Jeśli mieszkacie w Korinis, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bądź no, level 25. Jesteś myśliwym? Samemu się utrzymujesz. Pewnego dnia poznajesz obywatelkę taką 8 na 10, że aż cięciwa w twoim łuku sama się napina do strzału. Glitta, siostrzenica jednego z mistrzów. Ktoś jednak musi pracować, a ona jest zbyt delikatna do ciężkiej pracy. Co innego nocami, wtedy wióry lecą i nie mówisz tu o dłucie Torbena za ścianą. Mija kilka dni. Tak przypadliście sobie do gustu, że chcecie się ożenić. Ona mówi, że tylko kościelny. Podbijasz więc tym do księdza po błogosławieństwo, a ten do ciebie. Żeby się ożenić, musisz mieć błogosławieństwo jej wuja. O kurde, przypał. Nigdy z nim nawet nie gadałeś. Jej wuj jest stolarzem. Dzień dobry, podobno chcesz się ożenić z moją siostrzenicą. No tak. A masz błogosławieństwo ognistego księdza? No nie. A błogosławieństwo księdza wody? Też nie. To kurwa, jak masz wziąć kościelny, debilu? Szybka decyzja, bierzemy cywilny. Glitta się zgodziła w zamian za futro z cieniostwora. Lekko nie było, ale je zdobyłeś. Torben też się w końcu zgodził. Myślałeś, że będzie gorzej. Chociaż w sumie też byś nie chciał kolejne 30 lat utrzymywać cudzej córki. No to podbijasz do ratusza. Jakiś paladyn wypala do ciebie. Stój, śmieciu. Tacy jak ty nie mają tam wstępu, więc nie ma sensu nawet próbować. Podbijasz do strażnika obok. Obywatelstwo pan ma? No pewnie. Tak? A u kogo pan pracuje? Sam pracuję. Wynocha stąd. Podbijasz do tego paladyna, co przed chwilą. O co tu chodzi? No wie pan, nowe rządy. Nowe przepisy. Zatrudnij się u kogoś. Po kilku dniach znalazłeś pracę u łuczarza. 10 sztuk złota za wilka. To skandal, ale ważne, że możesz się w końcu ożenić. Mija kilka lat. Jesteś totalnie spłukany. Nie wyrabiasz z polowaniem na coraz to bardziej niebezpieczne stwory. A twoja żona się czepia o wszystko. Futro z czarnego wilka było modne rok temu. Na szyjnik z kłów trolla jest już pase. Diadem z rogów smoczego zębacza nosiło się 2 lata temu. Teraz chce pierścionek ze smoczych łusek. Jedyny plus to darmowe piwo na placu. Wracasz do domu po pracy. Żona z krzykiem. Niklas, szczury. Jakie szczury? Olbrzymie szczury. Bierzesz łuk, a tam 2 wielkie szczury. A strzeliłeś jednego. Drugi się na ciebie rzucił, walnąłeś go łukiem w łeb. Łuk się złamał, wkurwiłeś się. Kopnąłeś go w ryj i zginął. Podbijasz do łuczarza. Ej, daj mi nowy łuk. Musisz kupić. To chcę kupić. No tak trochę cię nie stać. No i jesteś w dubie czarnego trolla. Nie masz łuku. To i pracy nie masz. Żona wkurwiona, wywaliła cię z domu. Kilka dni spędziłeś na placu chlejąc. No i tak myślisz sobie. W mieście czujesz się przymulony i zaszczuty. Opuszczasz to badziewne miasto. Teraz mieszkasz na takiej wyżynie. Nic tylko ty i twoja ławeczka. Sam zrobiłeś łuk i strzały i żywisz się upolowanymi ścierwojadami. Nikt cię o nic nie czepia. Opuszczenie miasta było twoją najlepszą decyzją w życiu. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę. Wspierasz rozwój mojego kanału.